W Obryszanie wzięli rękawice, łopaty i zebrali się do pracy. Po raz kolejny została zorganizowana akcja Czysty i Zielony Wałbrzych, polegająca na sprzątaniu i sadzeniu drzew w każdej dzielnicy miasta. Wziął w niej udział również prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Robimy to dlatego, że nam zależy nie tylko na Wałbrzychu, ale zależy nam na w ogóle całej przyrodzie. Dlatego sadzimy w tym roku drzewa, sadzimy krzewy, sadzimy kwiaty, a przede wszystkim przypominamy, że zieleń jest naszym skarbem. A skarbem przede wszystkim dla tych młodych Wałbrzyszan, tak? I sadzimy drzewa i krzewy głównie dla nich, po to, żeby mieli gdzie żyć i gdzie się rozwijać. Drzewa sadzili młodsi, starsi oraz ci, którzy w akcji uczestniczą już kolejny raz. No więc uczestniczymy w akcji sadzenia drzewek co roku, pierwszy raz. Sadzimy drzewka na terenie Podgórza. Tym samym upiększamy nasze miasto. Cóż mogę więcej powiedzieć? Zapraszamy do pomocy. Akcja odbywa się co prawda raz w roku, ale działania związane z ekologią to już w Wałbrzychu norma. Mamy prawie 550 hektarów lasów komunalnych i ten areał się powiększa z każdym rokiem. Sadzimy setki, tysiące drzew. Teraz mamy jeszcze w tym roku dodatkowy argument, bo będziemy mieli sporo ziemi, którą będziemy starali się wykorzystać przy okazji budowy obwodnicy. Nasadzimy w nowych miejscach drzewa. Myślę, że rzeczywiście Wałbrzych jako zielone miasto będzie jeszcze bardziej zielone.